Cześć, dzisiaj zaczynamy zwiedzanie punktu oporu Nowy Bytom. Przed nami nietypowy budynek, to jest Kaufhaus, dom towarowy, jeden z pierwszych w Europie wybudowanych, powstał w 1904 roku i z obszarem warownym Śląsk łączy go to, że po prostu na prosto, na samym górze przed wojną dobudowano prawdopodobnie wieżę konstrukcji drewnianej, która była jakby wspomagającą wieżą obserwacyjną obszaru warownego Śląsk. Także dzisiaj jest odnowiony, jest w rękach prywatnych właścicieli, którzy po prostu przywracają go do stanu pierwotnego, czyli z 1904 roku. Po prostu wieża została rozebrana, to dach został uzupełniony po prostu nowymi dachówkami. To pokażę potem na filmie, bo to mam ze zdjęć satelitarnych po prostu ten fragment, w których są uzupełnione dachówki. No i można powiedzieć, no i obecni właściciele starają się o wliczenie tego, dopisanie tego budynku jako do szlaku techniki zabytkowej Górnego Śląska. Także tutaj będzie prawdopodobnie też zrobione jakieś małe muzeum pod tym względem. Ale po prostu chodzi o to, że tam to już jest atrakcją jako jeden z najstarszych domów towarowych w Europie, bo on jest praktycznie wybudowany jako pierwszy. Jeden jest jakiś w Berlinie i drugi jest w Londynie. Dopiero po nim budowany. Także to jest dosyć taka atrakcja turystyczna też do zwiedzenia, jeżeli kogoś interesuje architektura. Także warto to zwiedzić. Po prostu od tego domu towarowego chcę zacząć filmowanie punktu oporu Nowy Bytom. I także tak, to jest tyle na ten temat. Teraz będę się kierował po prostu na pierwsze te schrony, które są w tamtym kierunku. Trzeba będzie iść na schron numer 23. Także cześć i na razie do schronu.